Niebieska brama jest taka smutna rzeczywiście. No ten koleś tam leży, moknie, pewnie jest mu zimno i wygląda jakby było zimno. Niektórych może to przerażać, bo mrok często ludzi przeraża, ale mnie nie przeraża. Nie w tej mrocznej stronie, ale w tej tajemniczości tego, czym on jest. To znaczy znajomi byli, przestraszyli się, bo było po 24, wezwali policję. Przyjechało dwóch panów, jeden latał podobno w kółko, nie wiedział co zrobić, a drugi cały czas trzymał się za broni. Co to jest? Co to? Podwórka się jakieś głosy, darły się jakieś głosy. No i my tam wkładamy głowy, ja z tymi dzieciurami i się zastanawiamy, co to może być? Takie głosy trochę dzieci, zwierząt, w ogóle jakieś przedziwne. Jest coś, co nie jest odcienne, otwarte, nikt nie może wejść, a coś tam się dzieje. No właśnie, i te światła, i ten głos. Czyli żyje jeszcze coś dodał sobie. Coś straszniejszego takiego. Jakiś taki szatan wychodzący. Nie, na przykład, żeby jakiś, nie, nie, ale jakiś, żeby coś tam stało, jakieś jakaś potwory albo coś takiego. To jest o tyle ciekawe, że oddziałuje na wyobraźnię. Trochę mniej widzimy. Aha. Tak, tak. Więcej słyszymy, mniej widzimy. Tam to chyba może więcej. Nie mogę. Dziękuję ci za wszystko, co mi dałeś. Nie mogę zasnąć. Jesteś taki dobry dla mnie. Proszę, proszę. Prośko. Od złych ludzi. Prośko, proszę. Ochroń nas od nieszczęść. Poproś. Daj nam zdrowie. Poproś. Delikatnie. Proszę. Wynoś się. Zdur mnie. Wynoś się z moich myśli. Jaka przyszłość? Nigdy nie wracaj. Jaka przyszłość? Po prostu cały czas jestem pod wrażeniem i cały czas o niej myślę. Rzeczywiście tamten zakątek i klimat. I takie szok. Takie. Na początku jak tam weszłam, to myślałam, nie działa, nic tu nie ma, nie działa. I tak nagle tamto i po prostu nie mogłam się oderwać. Tam jakaś, tak jak modlitwa tam też mówili. No. To jest takie zaklinanie, tak błaganie, takie zaklinanie rzeczywistości. I jeżeli się przez chwilę zidentyfikować z tym tekstem i poczuć go w sobie, to mi się robi strasznie przykro. Ta czerwień, no to jakieś coś mi się kojarzyło z czymś złym. A jednocześnie jak zaczęłam słuchać i wsłuchiwać się w ten głos, no to... No nie, no to jest jakby obrona przed złem, ale z drugiej strony no taka... Niesamowita. Dosyć rozpaczliwa. Tak. Tak, jeszcze pan z wózkiem na koniec, który wszedł gdzieś tam przez przypadek, szukając różnych rzeczy. Fajne. A nie słyszycie nic? A po co mam? Dźwięk. My nawet nie wiemy, co tam. A co tam? No to, bo tutaj jest rozmowa o demonach. A z kim tam rozmawia? Kto rozmawia? Ksiądz z rabinem. Powiedz
przy demonie. Naprzód nazwij, co to jest zły duch? I gdzie on mieszka? Jaki on jest? I skąd on pochodzi? I kto go stworzył? Adonai. Bóg. Ileż razy cierpliwy Abel był zabity od Kaina. Wszystko zło, które popełnia człowiek, i wychowa zła, które człowieka dręczy. Miłość jest na dnie wszystkiego, co się na świecie dzieje. Mocna jest miłość, jak śmierć, o wszystkich demonach. I o ty chcesz wiedzieć, co już w tobie powstały i co mącą twój umysł i co patrzą, jakby cię wyrwać mądrość twoją. I o ty, co teraz są w twoim sercu, wszystko chcesz mieć do dama. Wejść jeszcze w swoją duszę. Super, mieszkam na górze. Z żoną ostatnio wyrzucałem się i bardzo się zdziwiliśmy. Na maksa się zdziwiliśmy, co tutaj się dzieje. Tajemniczo, że jak światła się rozpaliły, od razu się zrobiło tak cieplej i radośnie. Mhm. Jest tak wesoło, no, naprawdę. I od razu wszystko się ożywiło. W sensie czuć takim bezpiecznie się czuję. Ponieważ są stare kamienice, to o tej porze i z takim oświetleniem nabierają zupełnie innego charakteru. Są po prostu piękne, pomimo takiej brzydoty codziennej. Zwracają uwagę na te miejsca, które myślę, że wiele osób najchętniej by... Albo po prostu omija i odwraca głowę. To jest taka przestrzeń, jakby, której ludzie zupełnie nie szanują, w sensie często nie znają historii tego miasta. Tutaj w Woli to nie ma już takich starych, takich ruin. No nie. Bardziej to boli, że tak łatwo się to całe... A ta całą historyczną tkankę miasta wyburza. Miasto nie ma przyszłości bez przeszłości. Jakie zapleśniało. Mm.